Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony witam was w kolejnym odcinku chillowym, że tak powiem, z The Binding of Isaac. No i kochani, dzisiaj sobie oczywiście już zagramy na modach. Zagramy sobie na modach, ponieważ... czy na modach? Na item description w sumie. No będzie nam na pewno łatwiejsze. Na pewno łatwiejsze, bo przedmiotów co po niektórych nie znam. Dodatkowo zauważyłem, że ten mod ma polską deskrypcję, ma polski język. Więc to też na pewno jakieś będzie dla nas ułatwienie. No i dzisiaj myślę, że zagram sobie Magdalenką. A właśnie, jeszcze jedno, bo przed tym jak sobie tego moda ustawiałem, skoczył mi achievement, bo resetowałem sobie cały czas pokoje, żeby wpaść teraz na Treasure Room. I wpadł mi nowy achievement o nazwie Mr. Resetter. Więc tak, kolejny przedmiot nam doszedł tutaj. Nie wiem dokładnie jaki to jest, czy my go tutaj mamy? Items. My go tutaj będziemy mieć? To jest dobre pytanie. Chyba nie. A może jest? To chyba to. To chyba jest to. Raczej, dobra, to jest chyba to. Chociaż to wygląda troszeczkę jak serduszko. Nie pokażę wam tego niestety, bo nakładka Steam nie jest niestety obsługiwana tutaj. No dobra, trudno. Nie będziemy sobie zabierać czasu, bo te rany i tak będą długie. Więc lecimy z membranem. Oczywiście Magdalenka. Magdalenka. I jak to wygląda? Mamy sobie oczywiście nowy przedmiot. No chyba daje regenerację zdrowia, sobie co pamiętam. Ale widzę, że nie mamy ani bombek, ani w sumie żadnych innych przedmiotów. Ale w sumie zawsze trinket na propsie, nie? Zawsze trinket na propsie. Naprawdę nie sądziłem, że ten Isaac tak mi się spodoba. Po prostu jestem zdziwiony. Jestem totalnie zdziwiony, jak ten Isaac wam się spodobał. Dobra, wstrząs toksyczny. Przy wejściu do pokoju zatruwa wszystkich obecnych wrogów. Jesteś niewrażliwy na chmury toksyn. Nie głupie. Nie głupie. No i dobra, dwie monetki. Bierzemy, no i tak nie mam nic innego do wzięcia. A zawsze jakaś niewrażliwość na toksyny się przyda. No i tak, nie mamy bombki. Nie mamy bombki, a to by się bombka przydała. Rozumiem, że tutaj też nie ma. Kompost zmienia pick-upy w niebieskie muchy lub pająki. Podwaja twoją obecną ilość niebieskich much pająków. Tworzy jedną niebieską muchę lub pająka, gdy nie masz żadnych. Spoko. Chociaż nie, nie spoko. To nie jest wcale spoko. I pick-upy. Lipa trochę. Ej, fajne to jest. No dobra, niech to się rozwali. Pół serduszka. No tak, 2 na 10. 2 na 10. Totalnie 2 na 10. Śmieszne to jest. To jest śmieszne. Dobra. Larry Junior. I sporo im HP zabrało. I to tu jest. To więcej was matka nie miała? Rozumiem, że to hard mode, ale żeby aż tak? My w ogóle nie mamy żadnych tutaj damage-upów. I naprawdę powiem wam, że na takim małym DPS-ie to jest bardzo ciężkie do zrobienia. Chodź tu. O, The Butter Bean. Nowy przedmiot. Zakupy. Dobra, wyszło. No i tak, mamy 5 losowych kart. Na razie ten run nie jest ambitny. Powiedziałbym, że jest bardzo słaby. Joker. Joker. Nie wiem, czy Joker przypadkiem do Devil Room nas nie pchał. The Devil. Devil to jest... Tak, teleportuje cię do pokoju diabła lub anioła. The Devil to są obrażenia, dobrze wiedzieć. Tworzy żebraka. Teleportuje cię do pokoju skarbów. Tworzy jedną bombę, jeden klucz, jedną monetę, jedno serce. Świetnie. I o to chodziło. I powiedzcie mi, że to nie jest świetne. To jest genialne. Pokój skarbów.
Od żebraka, tak? The Stars, to było to? To się czasem niestety myli, nie. Sąd ostateczny. I zapytacie mi, po co ta karta? Po co mi jest ta karta? Już wam pokazuję, po co jest mi ta karta. Karta jest mi po to, że chcę sobie tutaj, w tym miejscu dokładnie, ją postawić. Nie! A w sumie to nie jest głupie. Tam jeszcze była połówka serca. Ty. Ostatnie. Szybkostrzelność. Raczek. Nieboraczek. Dobra, spoko. I w sumie nam to nawet wyjdzie. Ej, dobra. Szybkostrzelność teraz jest naprawdę spoko. Raczek, nieboraczek naprawdę się przydaje. Mam jedno serce, trzeba to o tym pamiętać. Ile końców. Wow. Tylko bomby nam nie dało. Nawet czego stać nas na serduszko. Dobra. Co ja jeszcze chciałem tutaj zrobić w tym pomieszczeniu? Dobra, tu są serca faktycznie. Zrobimy bomby, żeby się do niego dostać. Jed. Półtora serca. Niedużo. Niedużo. No ale zobaczymy, bo jeszcze teoretycznie w Devil Roomie możemy zyskać to nieco. A tu jeszcze pół serduszka jest, spoko. No to dwa serca. Nie, no to luz. Dobra, Joker. Lecimy. Co my tu mamy? Mały piekielnik. No nie chciałem ciebie, naprawdę. Chciałem tamto. Plus dwa czarne serca. Tylko wtedy się całkowicie wyrzucimy z czerwonych. A lecimy na to, dobra. Co najwyżej będziemy potem płakać, nie? No ale jest definitywnie spoko. Nie brałbym tego lila. No ale już jak jest to, to jest. Deportuję cię do pokoju skarbów. Dobra, wezmę to i jeżeli będzie naprawdę już ciężko, to się do treasure roomu cofniemy. Jak wygląda mapa? No mapa nie wygląda iść idealnie, ale lecimy. To próbujemy z tego coś ugrać, prawda? Coś próbujemy z tego ugrać. Mamy 100% na Devil Room. Problem jest w tym taki, że no my nie mamy czym nawet dealować, jeżeli chodzi o Devil Room. O, jak szybko poszło. No ta trudka jest świetna. Przynajmniej na takich, wiecie, niskolevelowych pokojach, nie? Bambo. Zjadł bliskie monety. Co? Każde 6 monet zwiększa swój poziom. Pozwala poza poziomem 4, który zajmuje mu 12 monet. Może upuścić losowy pick-up. Strzela w tym samym kierunku co ty. Zamiast strzelać goni wrogów. Ej, no nie głupie. Nie głupie. Tylko no jeżeli będziemy szli na bebziki, to potem będzie nam to kuleć wszystko. No ale dobra, no nie ma nic innego i tak. Bambo ty koiniarzu. U stópkarze są koiniarze. Oj, kolejne bombki, świetnie. Nas w teorii stać na cokolwiek, stać nas. Blue map, ujawnia sekretne pokoje. I to może nie być głupie. Bierzemy to. Secrets. No i już widzimy. Już widzimy wszystko. No i się bombka zwróciła przynajmniej. Też wiecie co? O, zaryzykuję. No i ryzyko się nie przydało niestety. No trudno, jedna bombka w tyłek. Lepsze to niż potem sobie pluć w brodę. Tu już będzie boss. Zaraz. Naładował nam się przedmiot, który jest teraz bezużyteczny w teorii. Naprawdę przydałyby nam się jakieś HP upy. Magdalenka w teorii jest tak naprawdę postacią, która, no nie oszukujmy się, raczej bazuje, nawet jest odkrywana przez jakby nie patrzeć, dużą ilość życia. Bombo tam te monetki zbieraj.
A my nie mamy żadnej. Znaczy żadnych HP-ów, żadnych kontenerków. No ale ten raczek naprawdę robi robotę. Range up, tears down. No, takie. Let me fight poop. Bierz monetkę. Dobra, ale czy ja chcę już na bossa? No jak będzie niebezpiecznie, ale to już tak mi potem nic nie da. O nie, Jimmy. No nie, nienawidzę ich, kurde, nienawidzę ich. Dodatkowo jeszcze, moi drodzy, ja tutaj mam problem. Czekajcie sekundkę. Nie wiem czemu, ale cholerny Discord. Naprawdę cholerny Discord. Mam go czasem dosyć. Wrzucił mi nakładkę i nie widzę w ogóle, ile mam życia. O, teraz widzę. Ej, skąd mam jeden kontener HP? Ja go nie widziałem. Mamy damage up. Kolejny damage up. Range up. To nie jest złe. Mamy jeszcze jeden kontenerek zdrowia. Czy kontenerek? A nie. To nie jest kontenerek. To po prostu była bomba. Uiii. A nie. Tu już widzę, że tego nie będziemy brać. Dobra. Może zapadnie z przejściem na następne piętro. 10% szansy na wejście do szczeliny. Nie wiem, czym jest szczelina, zacznijmy od tego, ale no nie, no, ten jeden kontener się nam przyda. Ten jeden kontener nam się przyda. Będziemy dalej zwiedzać. Tutaj jest tak. Na pewno secret room. Nawet super secret room. Dobra, to nie. O nie, one makes you larger. Range down. Nie dobrze. Więksi teraz. Uuu, jaki fuks. I lag down, świetnie. Lag minus jeden. Narąbiście. No to z pewnością nam to wyjdzie. Świetny secret. Te mi bombki. O, Lucky Rock. Fajnie tylko. Noż ty w tyłek kopany. Ajajajajaj. Boże, pod tą dużą bombę zadając 110 obrażeń. To taki... Takie... Lipa, no. To mamy deptę przeciwnika. No lipa, też. Nie wiem. Czy ja chcę bombę? Ori, mógłbym tej bomby użyć na przykład do rozwalenia tutaj czegoś, nie? O. O, bomba już zachodzi. Już nie wiem, czy te monety są liczone, wiecie. Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Bo jak dostałem piątkę, no to już powinien być większy. Znacznie większy. No i kończymy poziom, mając w sumie tylko dwa serduszka. To nie jest dużo. No dobra, idziemy. Tu już nic nie zdziałamy. No, idź. Ja się tylko kawę napiję. Dobra. Cavesy. Już widzimy sobie jeszcze secret room. Hiro, co ty tam sobie? Mam mroczysz pod nosem, dobra. Ja nie lubię tych takich, wiecie, losowych, że tak powiem, przeciwników. Bambo jest coraz większe. O, więcej monetek. Bierz Bambo. Bambo już strzela razem z nami. Co to jest? Gdy trzymasz obrażenia, wystrzeliwujesz 10 łez w kręgu wokół ciebie. Łzy zadają 125 twoich obrażeń. Ale tylko te, co wystrzelą. No lipa. Naprawdę, no nie podobają mi się te przedmioty. Znaczy, inaczej. Te przedmioty nie są złe. Ło, Bambo. Ale to jesteś wielki knur.
Czy jesteś na maksa już? Hola, hola, hola. Kim ty jesteś? Znana pigułka. Pompstar key. No i dobrze. Chociaż to lepiej chyba mieć klucze. Bambo już chyba nie może zbierać nic. Zwalmy sobie to. Kolejna pigułka. Eksperymentalna pigułka. Zwiększa jedną losową statystykę, zmniejsza jedną inną losową. Ryzykujemy? Luck. Ja pierdzielę, luck minus 2. Czy da się być większym pychowcem? No serio, normalnie to jest lipa. To jest totalna lipa. Bambo tam niby coś się robi, ale tak... Tak... A on jeszcze zbiera, to czemu tam tego nie chcieli zebrać? Nie wiem. Teraz potrzebuję chyba dwóch monetek, tak? Zasiadło. O, i kolejna bombka jest, dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, nie? No i gdzie są moby? Tu nie ma mobów, wow. Ciekawe. Ciekawe. Mogę się dostać tutaj jak najbardziej. No kurde. Naprawdę. Naprawdę. Zaryzykowałbym, no. No trudno. Nie będę miał bomb. Kurwa, troll bomby. Jaka dupa. Jaka dupa. No i nie mam już na secret room. Liczę, że jednak gdzieś się jeszcze znajdzie jedna bomba. Gdzieś. W Jeromie byliśmy. Byliśmy. Kurde, no dwa serca. No lipa. Nie podoba mi się to. Tutaj mógłbym tą bombkę puścić w teorii. Dobra, poszukajmy jeszcze. No i ja pierdziel... Nie, ta gra mnie chce zirytować. Ta gra chce mnie zirytować. Jak mi nie dacie bombki, ja to zostawię. Kurze, mocno. Mocno się zirytuje. No bo wiesz to. Nie wiem, czy teraz w sumie to się opłaca, czy nie opłaca. Mamy challenge room, a w nim złota skrzynka. Wierzę to. You feel cozy. Lazarus. Wurf. Tylko nie zauważyłem co dalej. Tam czegoś nie zmniejszyło. Nie wiem czy damage upa nie straciliśmy. Ale nie jestem pewny. Dobra, wyszło. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, czy nie straciliśmy damage upa. Aż naprawdę mam ochotę sprawdzić. Mam ochotę sprawdzić. Uj. Ojej. Ja nawet jestem skłonny wejść tutaj po te dwie monety. Naprawdę, jestem skłonny po to wejść. Totalnie jestem skłonny. Powiem więcej, ja nawet zmarnuję jeden klucz i wyjdę do sklepu. 5 monet. Dajcie dwie monety. Nie ma. No dobra, no stracę te troszeczkę życia, no ale zawsze coś, prawda? Zyskam dużo bombek. Nie wiem, czy stracę pół serca, czy serce. Serce.
Straciłem serce, ale mogłem stracić dwa. Sorry, Bambo, ale tych monetek nie weźmiesz. Bombę, daj tam nie bombę. Jezu, mamy 20 minut, to jesteśmy dopiero na basemencie jedynce. To będzie mega długi odcinek. Ja nie wiem, czy ja wam tego nie będę na dwa dzielił. Uuu, prawie wlazłem. Prawie wlazłem, dobrze, że nie mam speed-upa. Dobra, bombki, idę po was. Idę po was, bombeczki. O, właśnie tu. Ej, ale czy to... Oh shit, nie wiem czy... Nie wiem czy mi to wystarczy. Spróbujmy. No, co? No. What? No way. Dobra. Trzeba zapamiętać, to tak nie działa. Jeżeli chcesz sobie zrobić pomost, to nie tam, gdzie jest bomba. No dobra, no 5 monet i jedno serce w tyłek. No trudno, człowiek uczy się na błędach. Człowiek uczy się na błędach. No nie. No nie, został nam jeszcze boss, tak? Oj, Pestelicent? Dobrze mówię? Jak to nazywa? To było szybkie. Book of Revelations. I David Room nam się pokazał. Kula z bandaży. Daj ta. Co my tu mamy? Mamy Gapi's Head, Boże. To nie byłoby głupie. Łzy mogą wywołać u wrogów krwawienie, które co 5 sekund zdaje im obrażenia o wartości 10% ich pełnego zdrowia. To tak średnio. Też przeciwników w małym zasięgu od ciebie, to też tak średnio. Jeżeli już coś, to naprawdę Gapiego bym wziął. You unlocked Azazel. Biorę Gapiego. Być może źle zrobiłem. Muszę być bardziej ostrożny teraz. A być może nie zrobiłem wcale źle. Liczę na to, że się jeszcze gdzieś Gapi trafi. Prawda, bo akurat Gapi jest takim broken setem. Książka kucharska anarchisty tworzy 6 troll bomb w pobliżu środka pokoju. Fajne. Bomba. O! Na minus 2 laku? To jest aż dziwne. Dobra, jeżeli chodzi o ten przedmiot, to jak najbardziej jestem skłonny go wziąć, ale dopiero potem. Jak będę go potrzebował. Jeżeli go nie będę potrzebował, to go nie wezmę. Dobra, Bambo. Jeszcze nie masz. Nie wiem, czy to się liczy jako jedna monetka, czy jako na przykład... Jako na przykład właśnie 5, nie? Happy. Kolejny eksperyment pił. Wolniejsi. Nie, no fajnie się to kombuje teraz. I chyba ten gapiskat nie był zły. Naprawdę chyba ten gapiskat nie był zły. Ja tą bombę jeszcze sobie zostawię, bo jeżeli, daj Boże, coś znajdę, możemy wejść, to no. Jeżeli naprawdę gdzieś tu będą bomby, tak jak poprzednio, to lepiej sobie zachować tą jedną bombkę. No ale teraz wolni jesteśmy. Jesteśmy mega wolni.
Nie, ale z tym, ogólnie z tym zatruciem, to się naprawdę bardzo fajnie kombuje. Powiem więcej, nawet powiedziałbym, że jest to zdeczka broken na początku. Bo te moby schodzą praktycznie na strzał. No wiadomo, potem to już nie będzie aż tak istotne. To nie będzie aż tak istotne, żeby jakoś mi zaważyć się tutaj na grze, ale... Ale początki naprawdę ułatwia. O Jezu, bombki mi dałem, dziękuję. Jeszcze Pride. To pięknie schodzi. Nie no, Gapis, to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę. Mimo tych kontenerów, które straciliśmy, to naprawdę był strzał w dziesiątkę. O ja, no tych tu nie trawię. Kluczy mamy od groma. Myślę, że mając 4 bomby, możemy się połasić o tą skrzynkę. No Bambo, Bambo, dawaj. Wierzę w ciebie. Mamy tyle kluczy. Mamy tyle kluczy. Tylko, że nie mam latania. Dobra, ale tak. Tutaj jest Secret Room, który z pewnością chcę odwiedzić. Okej. O, monetka. No Bambo, ty mnie nie irytuj. Niesława, 50% szans na zablokowanie twoich wrogich łez. Znaczy nie twoich, tylko wrogich łez. Kolejny Experimental Pill. Chyba wolniejsze łzy, ale większy Tears Up. Ej, a tutaj jest jeszcze jakieś przejście, gdzie mnie nie było? Naprawdę? Naprawdę tak tutaj jest? Ej, no faktycznie. Jak nic ze mnie tu nie było, to ja nie wiem. Dobra, Gapis Head pięknie działa. Mamy jeszcze dwie bombki. Jeszcze jeden secret room nam pozostał. To znaczy super secret room w sumie. W sumie super secret room. Super secret room. Super secret room, tak. Dobrze, dobrze się mówisz. I powiem wam, że... Ale pewnie w większości to będą pająki. Biorące bomby plus 5 bomb. Fuck yeah. Pająki. Ale tak już jesteśmy na plus. O kurcze, blaszka. Dwie pilsy. Dobrze, mazi i nieznana pigułka. Down. Ja mogę być wolniejszy? Ja mogę być wolniejszy? Chyba nie. Ej, no dobra. Idziemy na bossa. Pistula. Pistula nie jest... Znaczy, może inaczej. Też nie jest jakimś super easy bossem, ale to z tego powodu, że jest bardzo randomowy. Pytacie dlaczego? No bo wiadomo, jak wam gdzieś źle poleci, to jest dupa, nie? Pan. Wow. Jeden do obrażeń i 0,2 do prędkości. Troszeczkę speedam zwiększyło i kolejny damage up. Świetnie. I Devil Room. Jest Gapi's Tale. I Gumpy. Gimpy, przepraszam, nie Gumpy. No Gapi's Tale to my oczywiście bierzemy. Parasite. Kurde. To nie jest złe. To też nie jest złe, no ale no nie stać nas, nie mamy kontenerów. Na razie skupiam się na Gapi z secie. Jeżeli tu by był Gapi, to pewnie bym wziął. Naprawdę pewnie bym wziął. Gapiego z pewnością bym wziął. Dobra, mamy devsy. Gapi się pięknie kombuje. No i git. Kolejne pilsy. Nieznana pigułka. Full health, świetnie.
Znów lag minus. Znów lag na minusie. Ja nie wiem. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Bierz Bambo te monety. Już mógłbyś naprawdę w końcu chyba wyrosnąć. 5 bomb. Za dużo kluczy mamy. Szansa na otrzymanie losowego efektu strzykawki dla aktualnego pokoju, tylko... Właśnie, szybko strzelanie się spada, to nie chcę. Teraz będziemy szaleć z tymi bombami. No już naprawdę mógłbyś chyba troszeczkę zacząć rosnąć. Bo to chyba nie jest twoja ostateczna forma. Czy się możesz zerwać? Chyba nie. Nie, was to nie lubię. Was to nie lubię. Dobra, dalsze pokoje. Dużo kupy. Żeby się przyszedł tutaj Petrified Poop. No już nam niestety nie wyleci. Ale tak to w sumie tu nic nie ma. Ajajajajaj, pół serduszka. Poszło. Dobra. Następny. Wiecie co, defsy jedynka dopiero. No Bambo, urośnij. Ile można? Bierz tą monetę. Teleportuję cię do sklepu. W sumie why not? Pół serca duszy, kiedy wchodzisz na nowe piętro. Wyświetla w koszmarze między piętrami, jakie przedmioty będą w pokoju skarbów oraz za pokonanie bo... Tylko no pytanie, czy mi się uda uzbierać tyle kasy. Nie uda się. Jadu, przestań. Teleportuję się nie wiem gdzie. No i dupa, i tylko kasę straciłem. It happened. Pilnik. Dobra, ale to nas nie interere. To nas nie interere. Co jest też w roomie? Beansy. Czujący pierd. To mogę pierdnąć. O, tylko tyle. Tylko tyle. No lipa. Masz ty gnojku. Zostaw mnie. Piętnastu to mnie... Metro bomby, bomby pick-upy, to też nie jest złe. Damage up, spawn random run of soulstone. Mum's ring, to nie jest złe. To nie jest naprawdę złe. Teraz tak patrzę, że mogłem Bambo te monetki dać nawet. Lepiej by to wyszło. Albo mi się wpieprzył tu. Ale mi się wpierdzielił. Jesteśmy wielcy. Blokada DPS, wiesz, coś jest piękna. Na blokada DPS-u też jest piękna. Nie! Nie chciałem tego. Wierzcie mi, nie chciałem tego. Chciałem użyć Eniku. Mylą mi się jeszcze klawisze. Wybuchami można teraz otworzyć drzwi, blokady na klucz i złote skrzynki. Otwiera również drzwi od domu. Home? What? Jakie drzwi od domu? Nie rozumiem. Bambo, czy ty możesz przestać? Ty już nie rośniesz chyba, to jest twoja ostatnia forma. Dlatego mi teraz za kasę dajesz jakieś pick-upy. Takie mam wrażenie.
Challenge Room. Co tam jest? No dawaj. Upsztal dwukisty. To po prostu easy. Uuu, za tą bombkę to powiem wam szczerze, że tak, kurde. Here's up. An experimental pill. Dodało nam laka, znów nam zmniejszyło chodzenie. No dobra. To chyba nie jest złe. To było złe. Znaczy złe, straciliśmy kartę. Zapomniałem. Straciliśmy kartę. To tylko w pokoju było. A nie, to tylko w tym pokoju było. Dobra. To nieważne. To nieważne. Dobra, no teraz będzie monstro. To dwójka. Ło! Gnoju jeden ty. Nie sądziłem, że ty brimstone'em walisz. Oj, shit. Mało, mało, mało życia, mało życia, mało życia, mało życia. Bambo, dawaj go. Dawaj gnoja. Dobra. Jeden serca dusz, pojawiają się dwa klucze. Naprawdę, szczęście nam już nie jest potrzebne, mamy na minusie. Mamy na minusie. Pięściarzami to my już nie będziemy raczej. O, ile czarnych kontenerków. Ile czarnych kontenerków. Pięknie, Super Secret Roomy to jest jednak coś. Ten Blue Map naprawdę się... Już się zwrócił z nawiązką. Już się zwrócił z nawiązką. 67% na Devil Room. Nie liczyłbym na to, ale... Nie liczyłbym na to, że nam się uda jednak tego Devil Rooma to ogarnąć, ale... Być może, być może. Tu nie ma nic. Wiem, że tu jest na dole Secret Room. Tylko ja sobie muszę to odmierzyć. Inaczej ja nie potrafię. Read. Dobra. Bambo, ale ty mi dawaj coś normalnego. Bo kontenerki to by mi się przydały faktycznie, jak ja bym miał... Znaczy kontenerki. HP by mi się przydało, jakbym miał kontenerki, ale nie mam kontenerków. O, fuck! Ale mnie to najtęło. Powiem, że nadal się sprawdza. Ten przedmiocik. Ta trutka nadal się naprawdę... potrafi jeszcze przydać. O nie, tego to nie lubię. Dziwo, nawet łatwo poszło. No tego ja nie wezmę. Ile bombek, wow. Nie, no dobra, znów się nawiązko ładnie. Przydało. Plus 0,4 obrażeń za każdą posiadaną monetę. No spoko, tylko nie mam monet. Może przemienić się w niebieskie pająki, działa również mając pełne zdrowie. Efekt może konsumować serca potrzebne do leczenia. Spoko, tylko... To będzie nas kosztować na serduszko. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, bo i tak przecież nam się już w tej chwili chyba nie przydadzą klucze. Bo treasure roomów już nie będzie.
To będzie w sumie ostatnim treasure room, prawda? Chubby. Lubię Chubby'ego. Jeszcze jak masz mały movement speed, to jest w ogóle dramat. To jest w ogóle dramat, mam movement speedem. Kolejne bomby. Jak narzekałem, że nie mam bomb, tak teraz bomby co chwilę. O. I tak tego bym nie przelosował. Więc to tyle, że przedmiot, nie? Że bomby dodatkowe. Możemy poszaleć dzięki temu, wiadomo. W teorii też nie otrzymujemy już obrażeń od ognia. Ale to nie są obrażenia od ognia, tylko to są zwykłe jeszcze pociski. Dobra, idziemy do sklepu. Schoolbag. Pikaby mają 33 szans na zmianę w sakiewkę. Tworzy sakiewkę. To może nie być głupie. Bomby to klucze. Znowu byśmy się wyjebali. Ej, no dobra. Weźmy tą sakiewkę. No tak. Cóż, mogę rzec 2 na 10, no. Ale zawsze jakaś sakiewka. Weź, przestań, dziadu jeden, zabierać mi wszystko. 15 bomb, możemy poszaleć. Możemy teraz poszaleć. 41 minut, jesteśmy dopiero na devsach. Dobra, tam jest boss, ale boss nas na razie nie interesuje. Też Bambo nam się nie trafił. Nie, nie Bambo. Bambo mam teraz, czekajcie. Ten czarny duszek, co zamienia. Kontenerki, czy konterki HP upy. Nie HP upy. HP na niebieskie serce. Oj, Shiro, Shiro, Shiro. Ty to jesteś. Ty to jesteś, Shiro. Nie ma. Jedna psa kiełbasa. Pana to. I tutaj nam się w sumie klucze przydadzą. Losowuję twoje przedmioty oraz przedmioty i pick-upy na piętrze. To się... To nie, nie, nie. To niedobre jest. Boję się, że jak tam pójdę... Nic mi nie chcesz dać? Kurczę, boję się, że mi przelosuje te moje przedmioty. Gdybym nie chciał. Nie, pierdzielę tą skrzynkę. Naprawdę nie chcę mieć przelosowanych przedmiotów. I z tymi na piętrze, ale no, takich to ja nie chcę. No, czemu nie mogę... No. Mi się zwróciło trochę. Nawet nie trochę, a bardzo się zwróciło. Dobra. Ostatnie pomieszczenie w sumie, które jeszcze zwiedzimy, idziemy na matkę. O ile nam się uda oczywiście pokonać. 72% na Devil Room. Co ja to zrobię? A nóż. Niestety. Niestety. Ręczem się odpalił? Nie odpalił się. Idziemy stąd. Idziemy na bossa. Idziemy na bossa. Zobaczymy, co się uda ugrać. Co się uda nam tu ugrać? Wiecie, jeszcze nie mówię, że ja matkę pokonam. Z moimi umiejętnościami to różnie bywa. Naprawdę. Isaac. O. Na razie nie jest źle. Dobra, no w sumie... Wiecie, co robotę zrobiło? 72% i Devil Room się nie pokazał. To raz. Robotę zrobił ten Black Container. Lecz jedno serce do góry. No dobra, mamy przynajmniej kontenerek. Mamy ten jeden kontenerek. Dobra, schodzimy chyba niżej. No tylko nie mamy Gapiego. Nie mamy Gapiego. To mnie martwi, że nie mamy Gapiego.
Nie lubię, naprawdę nie lubię. O Jezu, jak tu się ogarni. Nie lubię akurat tej mapy. Może dlatego, że po prostu jest ciężka. Na pewno dlatego. Ta skrzynia. Coś dasz jeszcze? Nic nie dasz. I? Idziemy do super secret roomu. Tu będzie chyba już boss w sumie nawet. Uff, naprawdę ledwo. Boże automat do gier lub z wróżbami. Możemy to zrobić w ten sposób, że sobie to odpalimy. Niezwana pigułka. I'm drowsy. Uwolnienie czasu. No właśnie, teoretycznie to jest teleport do treasure roomu, ale tu już treasure roomów nie ma przecież. Tu już treasure roomów przecież nie ma. No dobra. O, pan laleczka. 0,7 szybkostrzelności, 1,5 zasięgu. Wysokości lotu łez tworzy. Aha. Zostawę serce przy podniesieniu. Wow, nice. No i sporo tego żyćka nam wpadło. Ej, no naprawdę mam sporo tego wszystkiego już. Ale jestem ciekaw, co zrobi The Stars. Od sklepu? Już nie ma chyba sklepów, tak samo już. I nas do losowego po prostu miejsca teleportowało. Jasne. Ile czerwonych kontenerów. No i tutaj bam by się przydał. No i przydałby się. Jak to pięknie idzie. Kurde blaszka, no. Mamy szansę to ugrać. Mamy szansę to ugrać. To będzie nasz chyba rekord w sumie. 48 minut odcinka. Mega długo. Mega długo. No w razie czego, jeżeli naprawdę ten run będzie mega długi, to ja wam to podzielę. Na dwa odcinki. Się akurat jest o tyle słabo, że no nie mam czasu zbytnio na nagrywanie. Tylko też staram się też jak to najszybciej przychodzić. Bam, zostaw to. A w sumie bierz sobie to. I tak już chyba nie ma. Nie ma już w sumie sklepu, więc... Donation też już nie będzie, bo chyba rozbiliśmy. No to dobra, to sobie bierz to. O Jezu, tego moba nigdy nie widziałem. Kolejny kontenerek. Zbieramy te kontenerki jak głupi. Mamy 100% szansy na Devil Room. Więc liczę na Gapi. Liczę na Gapi. Ten Gapiego by się naprawdę tutaj bardzo przydał. My tu już byliśmy, byliśmy. Bo nie powiem, ale mi się pomieszało. Zresztą tu jest spawn. Tak daleko poleciliśmy. Mr. Me. Plus jedno serce pojawia się na ziemi do sobie trinket. Trinket? Trinket. Magnes na monety. O, jest challenge room jeszcze, czekajcie na challenge room, to też zwiedzimy sobie. No tylko to są już te moby mocniejsze, nie?
możesz się w końcu... O, właśnie, pokazać. No! Potem Delos się nawet pokazał. A to co? Pas? 0,3 prędkości. Bierzemy. Bierz, mam. Przesuję piedestały i pick-upy w tym pokoju. No, w sumie można to zrobić. Może dwa czerwone serca. Ej, a poczekajcie, czekajcie. Zróbmy sobie The Lovers. Wszystko otwarte? Otwarte. Tak, 2 na 10, ale... On mnie tą bombą kiedyś może zabić. On mnie kiedyś tą bombą może zabić. Oh no! To było szybkie. Oki doki. Dobra, idziemy na bossa, no. Chyba innej opcji nie mamy. Jak tam iść? Teraz w lewo. W sumie też w lewo. No, naprawdę bardzo fajny perset nam się trafił. Oh no. Panie demonie. A ty gnoju ty. Dobrze. Devil Room. Jest Devil Room. Widmowe łzy. Bierzę. Spektralce, świetnie. No i nie ma Gapiego. Latanie, widmowe łzy. Mając pół czerwonego serca lub mniej. To nam się nie przyda. Mając pół serca. Właśnie, a czy możemy zawalczyć z demonem? Nie możemy zawalczyć z demonem. To jeszcze nie jest ten etap. W teorii mógłbym się teraz pocofać. Pobrać te karty wszystkie. Stars. No i teraz może sobie przelecieć. Jesteśmy duchem. To też możemy zabrać teraz, no właśnie. Teorii. Tylko, oj, zwaliłem to, wiecie? Zwaliłem to, bo mogłem bez problemu The Stars sobie wylecieć z tego pomieszczenia. No ale tego nie zrobiłem. Jest tu jeszcze jedna karta, no jeżeli ta karta będzie właśnie tam odprowadzające łzy w tym pokoju, no to dupa. No to nie będziemy mieć tego. Idziemy dalej, idziemy niżej. Definitywnie mam ten odcinek podzielę. Więc będziecie mieć dwa. Jeżeli przegram, to po prostu lecimy dalej. Jesteśmy w łąb. W sumie dwójce już po... Po jedynkę właśnie teraz robiliśmy. A to bym was inaczej. Paralysis. The Magician. W ogóle to jest karta. Dobra. Klucze nam się powoli kończą chyba. Z tego co widzę. Spectral Tearsy robią robotę. Bierz bambo. O ty Bobrze, dziadu gnoju. A, bo to była... to wiele wyjaśnia. To była skrzynka z klucami, jej nie zauważyłem. No to się mogą zerwać. Nie zbieraj tych monet, Chiro. Niech sobie bumbo pozbiera. Coś sensownego może rzucić. Tobie się hajs już nie przyda.
No właśnie, takie rzeczy jak skrzynki. Joker. Oli moli guacanoli, no przydałoby się to teraz już mieć. Ja to zrobię. Przejście w dół, really? Nie. Nie chcę tego. Być może to spartoliłem, nie wiem. Być może tam było jakieś przejście fajne. Dwa klucze. Ej, ale nam kluczy już zaraz zabraknie. Oż ty. Temperament. Bomby ułożone przez ciebie będą odpływać szybciej. Nie chciałbym tego. Ona wrzuciła sobie jedną monetkę. Świetnie. Świetnie, Bumbo. Świetnie, Bumbo, naprawdę. Wdzięczny. Nie wiesz jak. No, zrobiłeś bombę, która mnie niemal zabiła. Świetnie. No i inspektor, czyli Tearsy ładnie sobie lecą. Fajny pils. Zasięg w dół. Nieśmiertelny się najeżdżę takim przez 6 sekund. Chariot. Rose jest powolny na ciebie oraz przeciwko w tym pokoju. To nie chcę. To wolę nieśmiertelność. No i tak mam w miarę jakiegoś tam cela. Nie mówię, że to jest jakiś super cel, ale... Ale myślę, że starczy. Cesarz. 2,35 obrażeń, 0,3 prędkości w tym pokoju. Kurde, no. Kuszą dziady, kuszą jedne, no. Gamonie. Dobra, ja się cofnął do tym pokoju, bo widać, że definitywnie tam jest sprowadzona ścieżka już do bossa. Dlatego wolałbym raczej iść tu w dół. No właśnie do ciebie. Dobra. Zabite tałataństwo. Zabite tałataństwo. Oh shit, no. Oh shit. Kurde, te apeki nam się kurczą. Apeki nam się kurczą powoli. Zdechło, zdechło. Teraz to prowadzi jeszcze, no. Gdzie nas to jeszcze prowadzi? No mamy tutaj w sumie pokój do... Sacrifice Room, z tego co pamiętam, się tak nazywało chyba. No ale my nie mamy za poświęcać nawet. W sensie, no nasze życie nie są na tyle wysokie, żeby się w to bawić. Może jakbyśmy mieli, wiecie, tam, nie wiem, z 5 kontenerów i tak dalej, to... No wiadomo, jakieś tam serduszko dodatkowe. To pewnie bym się to pobawił jak najbardziej, ale no... Spectral... Serca to raczej... Raczej nie. Aha, myślałem, że coś bombo dasz. To jest czyste pomieszczenie? Tak. Dobra, nie przeszkadza mi to. I pomieszczenie jest tutaj. O Jezu, ile serduszek. No właśnie, i tutaj by się można było bawić z Sacrifice Roomy. Lecimy. Mom's Heart. No. Serduszko! Jezu, powiem wam szczerze, że nigdy... Z sercem matki nie walczyłem. Udało się.
Blokowaliśmy Edena i Cute Baby. Wow. Wow. No dobra, i tak, możemy wejść do The Chest, albo nie wiadomo gdzie. No już teraz musimy wejść do The Chest. Dobra. Myślę, że wam jeszcze jeden odcinek nagram. Jeden odcinek? Chociaż nie, ej, dobra, bo to tylko jeden Isaac idzie. Dobra, moi drodzy, jednak to połączę w jeden odcinek, nie będę tego wam nic tam ciął i tak dalej, nie ma sensu. To było na tyle, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, grę do was Shira, oczywiście się widzimy w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się, hej, hej.